Gigantyczny zbiór tworów umysłowości ludzkiej posiada urządzenia umożliwiające każdemu mieszkańcowi Ziemi doraźne korzystanie z dowolnej, byle utrwalonej w jednym z miliardów kryształów informacji, a to dzięki prostemu urządzeniu radiotelewizyjnemu. Ile razy każdy z nas sięgał po kieszonkowy odbiornik i wywoławszy centralę biblioteki trionów, wymieniał pożądane dzieło, by w ciągu sekundy mieć je na ekranie. Ten fragment powieści Stanisława Lema z 1954 roku czyta się dziś tak, jakby pisarz zobaczył nasze smartfony i chciał je opisać swoim współczesnym. Tłumaczony na 41 języków, sprzedał ponad 30 milionów egzemplarzy swoich książek na całym świecie. W swoim kraju przez większość życia był jednak outsiderem. Skąd on w ogóle się wziął? Wiemy, że jego ojciec Samuel Lem, lekarz, wzięty laryngolog, pochodził z dość zamożnej rodziny żydowskiej, ale spolonizowanej i sam, sądząc po imieniu, jaki synowi nadał, czyli Stanisław, no, jakby chciał trwać przy tym wyborze polskości i polskiej kultury. Ojciec funkcjonuje trochę na takiej zasadzie jak na przykład w prozie Brunona Schulza, jako taka postać trochę magiczna. On jest niby oczywiście realistyczny, jest lekarzem, wiemy co robi, ale jednocześnie jest takim wielkim magiem świata dzieciństwa Stanisława Lema, który gdzieś nad nim się unosi jak duch, ale w gruncie rzeczy jest to dziecko szalenie samotnicze, które ma swoje pasje, które wyosobniają je całkowicie z rzeczywistości. Ja głównie zajmowałem się takimi maszynami, które budowałem sobie. To ja to zawsze od dziecka robiłem. Spaliłem futryny. Robiąc chemiczne doświadczenia u matki w pokoju. Istotnie robiłem różne takie rzeczy. Wbiłem kredens gwóźdź, był potrzebny zaczep do kolejki linowej, o takie rzeczy. Nasiusiał do pozytywki, która była jego marzeniem, ale którą on jakby próbował zlikwidować ten czar. Produkuje rozmaite właśnie dowody, legitymacje, zaświadczenia. Jakby taki mały, idealny biurokrata w ogóle w nim się rodzi. Ale to wszystko jest właśnie wygląda na konstruowanie wokół siebie jakiejś bariery ochronnej, jakiegoś takiego wnętrza, w którym on by się czuł bezpiecznie. No i przychodzi ten 39 rok i on patrzy na wkroczenie do swojego miasta obcego żywiołu. Gdy Stanisław Lem miał 18 lat, polski Lwów przestał istnieć. Miasto najpierw zaatakowali Niemcy, ale zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow przekazali je Stalinowi. 22 września 1939 roku polscy obrońcy okrążeni przez dwóch wrogów skapitulowali. Z bocznych ulic wyjechali sowieccy żołnierze, ja nie wiem dlaczego, to byli sami Mongołowie. Każdy miał w prawej ręce nagan, a w lewej miał granat. I kazali naszym, żeby zsiąść koni, zdjąć pasy i żeby sobie pójść. Także ten cały olbrzymi sznur zaprzęgów, armat, jaszczyków został na ulicy. I ten dozorca od kamienicy, gdzieśmy wtedy mieszkali, to był świadek Jehowy. I on chodził i nakrywał konie kocami, wie pan. Ale widok, jak Polska pada w ten sposób, ta władza nagle się rozpada, to było coś, myśmy wszyscy stali i płakali. Ledwie zdałem maturę, przyszli Sowieci. To wtedy zdałem prawdzie egzamin wstępny, ale ponieważ byłem z pochodzenia burżuazyjnego, ojciec bogaty, zamożny lekarz, to nie przyjęli mnie. Wtedy ojciec puścił swoje znajomości w ruch, bo ojciec sam był przedtem pracownikiem naukowym na wydziale lekarskim i poszedł na medycynę, chociaż nie chciałem, no, ale rozumiałem, że jak nie pójdę na medycynę, to wezmę do Armii Czerwonej, czego znacznie bardziej nie chciałem. Kiedy ojciec był w szpitalu, przyszedł do naszego mieszkania jako buddysta, w mundurze zresztą, który chciał zająć pokój. Matka go po prostu wyrzuciła, nie powiem za kark, ale go wyrzuciła z domu. Jak ojciec przyszedł, to się bardzo przestraszył. No, ale on potem się pojawił i on u nas mieszkał, zajął jeden najlepszy pokój bawialny, a kiedy Rosjanie uciekli przed Niemcami, to ja wszedłem do tego pokoju i zobaczyłem, że jest prawie cały zasłany arkuszami
zapisanymi poezją, bo to był ten kawodysta, poeta. Samuel miał jakiś sposób, który zabezpieczał tę rodzinę, a nie wyobrażałem sobie innego niż ten, że po prostu kogoś leczył i ten ktoś musiał być na coś chory i oczywiście musiał być to jakiś znaczący oficer sowiecki albo jego rodzina. Sojusz Hitlera ze Stalinem przetrwał niecałe 2 lata. W czerwcu 1941 Niemcy zaatakowali Związek Radziecki i wrócili do Lwowa. The Wehrmacht, when the German army enters the Soviet Union in June 1941, it's entering territories which the Soviet Union had just invaded. This means that the Soviet Union had deported the local elites, killed a lot of the local elites, and in one way or another induced much of the population to collaborate with the Soviet administration. So when the Germans come in and destroy the Soviet administration, the local population has a good reason to show that it didn't collaborate, but that it's willing to accept the new rulers. So what happens in Lviv or Lvov or in many other Soviet cities, cities that the Soviet Union had just taken from Poland, is that the local population, much of which had been collaborating with the Soviets, shifts to show that it will collaborate with the Germans. And the way to do that is to turn against the Jews. Zagadkowych miejsc w wspomnieniach Lema jest dużo. Jednym z takich punktów jest jego wspomnienie na temat tej góry ofiar, która została po wycofaniu się Sowietów w więzieniu na Brygidkach. Lem wspomina, że pojawili się Niemcy, którzy dali polecenie, rozkazali okolicznym mieszkańcom do wynoszenia, przenoszenia tych trupów. On jakby opowiadał to z pozycji człowieka, który się temu przygląda, jest jakimś takim biernym obserwatorem. Poczułem obłąkańczy komizm tej sytuacji i naraz najdroższą rzeczą stało się mi zachować do końca sprawność umysłu. Postanowiłem więc uwierzyć w reinkarnację. Z obecności słodkawego czadu trupiego w powietrzu zdałem sobie sprawę dopiero, kiedy zobaczyłem tę chustkę. Powiedziałem sobie, że z chwilą, kiedy zostanę zastrzelony, wcielę się w owego Niemca. Doskonale wiedziałem, że pomysł jest kompletną brednią, ponieważ miejsce w ciele było już zajęte. Lecz to jakoś mi nie przeszkadzało i tak niejako zostałem obdarzony wsparciem tego człowieka. On miał mi pomóc. Ich verlange einen Volontär. Zdałem sobie natychmiast sprawę z tego, że powinienem wystąpić. Nie wiedziałem dobrze, czemu właściwie muszę. Czułem jednak, że jeśli tego nie zrobię, będzie to dla mnie czymś strasznym. Wenn sich niemand meldet, ich werde alle töten. Ihr habt 15 Sekunden. Nie potrzebowałem przecież całego aparatu sylogizmów, aby pojąć, że jeśli nie wystąpi nikt, zginą wszyscy. Więc ten, kto teraz wyjdzie przed szereg, właściwie już niczego nie ryzykuje. Było to proste, jasne i pewne. Analizę postępowania Niemców nie wchodziłem. Zachowywali się jak los, którego nie trzeba koniecznie wykładać.
Te wspomnienia prześladowały Lema do końca życia, razem z dwoma pytaniami. Dlaczego przeżyłem i dlaczego Niemcy to filmowali? The reason why they filmed it is so that these images would then be broadcast later on into the future by other people making other movies. These are basically propaganda images. The idea that these films are meant to convey is that it's not the Germans who are carrying out some organized program of discriminating, deporting, and then murdering Jews. It is the local people of Eastern Europe who were spontaneously rising up against their Jewish masters and killing them. So the German propaganda line, which they're telling themselves and the world, is that Jews are communists, communists are Jews, and that the moment the Germans arrive, that the local people will rise up with righteous anger and attack their Jewish masters, who are also their communist masters. So there's anti-Semitism at work here, but there's also a racism against East Europeans. The idea is that East Europeans are uncivilized barbarians, and all they know how to do is to kill people with blunt objects. 20-letni Stanisław Lem pracował w garażach niemieckiej firmy Rochstoffer Fassung, która dawała tak zwane dobre papiery. Część lwowskich Żydów przetrwała w ten sposób do 1943. Ostatni rok niemieckiej okupacji rodzina Lemów przetrwała w ukryciu. Szczegóły być może na zawsze pozostaną zagadką. Potem przychodzi rok 1944 i kolejna katastrofa, długo w latach PRL-u zwana wyzwoleniem. Dla rodziny Lemów to było oczywiście wyzwolenie od bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci, ale równocześnie oznaczało już definitywny koniec świata, z którym byli związani. U Lemu była trudna sytuacja w jakiejś mierze, ponieważ jego praca w garażach w niemieckiej firmie, ее можно было рассматривать двояко. С одной стороны, просто как работа ради куска хлеба, но можно было рассматривать и как сотрудничество с немцами. За сотрудничество с немцами минимальный срок был 10 лет лагерей в Сибири, где-нибудь на Колыме. Ну, могли и 25 лет дать, и еще бывали ситуации хуже. Bardzo długo liczyli na to, że jednak Lwów pozostanie w granicach Polski, a nawet chyba po Jałcie jeszcze sądzili, że może przebieg granic ulegnie zmianie i że swojego miasta nie będą musieli opuszczać. Wie pan, w ogóle wtedy się nie miało tego uczucia, że to się będzie musiało porzucić. To było tak jak część nieba. No. Znaczy, można niebo zrezygnować z nieba. Mi się wydawało to niemożliwe. Zabrali się z jednym z ostatnich transportów, no i wylądowali żywi i cali, ale bez właściwie majątku pozostawionego we Lwowie, bez pieniędzy, w obcym mieście. I think it's a rather dramatic experience to see that everything which you took for granted can change from one day to the next. And this is not just something which creative writers like Lem mentioned, it's something that normal Jewish boys and girls, men and women, write about later on, that from one day to the next, the whole world can change. And so I myself asked the question as to whether that might not have something to do with Lem becoming the kind of writer that he did. Living in a world where you're not sure you're going to survive, and not knowing when that was going to end, so you're living in a kind of constant nightmare and you have to try to keep living, that's... How could that not affect you as a person and as a writer? Swoich wojennych dziejów Lem nigdy nie opowiedział wprost. Zaraz po wojnie napisał jednak realistyczną powieść Szpital Przemienienia o niemieckiej akcji likwidacyjnej w szpitalach psychiatrycznych. Groza zawarta w tej powieści inspirowana była jego przeżyciami. Pociąg ze Lwowa przyjeżdża do Krakowa. Państwo Lemowie z synem lądują w malutkim mieszkanku przy ulicy Śląskiej. Doktor Lem, człowiek niemłody i w dodatku poważnie chory na angina pectoris, musi nie tylko wrócić do regularnej, codziennej pracy, żeby utrzymać rodzinę, ale w dodatku zaczyna pracować z powrotem jako szeregowy lekarz, ponieważ nie ma tutaj żadnych umocowań na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie żył zresztą jeszcze 9 lat, umrze nagle na serce. A Lem, Stanisław Lem,
Wraca na studia. Dowiedziałem się wtedy, że jak dostaje dyplom w PRL-u lekarski, to idzie się do wojska nie na rok, nie na dwa, tylko na zawsze. Nie zdałem tego egzaminu i z absolutorium zostałem na bruku. Zacząłem pisać wiersze do Tygodnika Powszechnego. Lem zaprzyjaźnił się z redakcją Tygodnika Powszechnego, jedynego niezależnego od partii komunistycznej czasopisma na wschód od Żelaznej Kurtyny. Było to pismo katolickie, ale otwarte na ateistów. Lem do końca życia z nim współpracował, choć nigdy się nie nawrócił. Kiedy jeszcze byłem młodym repatriantem ze Lwowa, traktowałem pisanie jako czynność zarobkową, bo myśmy bardzo byli ubodzy jako repatrianci ze wschodniej ściany. I sprzedawałem to jakimś śląskim kocyndrom, albo jakiemuś co tydzień powieść, znaczy, żeby zarobić. A potem zacząłem coraz poważniej za to, bo miałem to wrażenie, że to jest jednak, że się po prostu ponosi jakąś odpowiedzialność za to, co się pisze. W ustroju totalitarnym każdy musiał mieć konkretny zawód. Lem nie był już studentem, ale nie chciał zostać lekarzem. Chciał być pisarzem. Ale opowiadania publikowane w czasopismach to za mało. W Tatrach poznaje jednak przypadkowo Jerzego Pańskiego, redaktora wydawnictwa Czytelnik. I takośmy się rozmawiali. Powiedziałem, że szkoda, że się w Polsce nie ukazują powieści takie fantastyczne, około, które ja bardzo lubię. A on się spytał mnie, czy ja bym taką powieść napisał. Dlaczego nie? No i nic więcej nie było, ale w paru tygodniach potem przyszła umowa z Czytelnika. Z pustym miejscem na tytuł, to ja napisałem. Astronauci nie wiedzą zupełnie, o czym ja napiszę. Pojęcie miałem. Jakoś napisałem. Astronauci przynoszą Lemowi popularność w całym bloku radzieckim. Szczególnie popularny staje się w Niemczech, najpierw wschodnich, potem zachodnich. W 1960 roku powieść sfilmował Kurt Metzig. Jakaś potworna katastrofa musiała tu zniszczyć wszelkie życie. O czym pani myśli? O Hiroshimie. Poznaje młodszą od siebie znacznie studentkę medycyny, Barbarę Leśniak. No i jak wspomina, po długich, bo trwających blisko 3 lata podchodach, udaje się ją namówić na ślub. Stanisław i Barbara Lemowie spędzą razem prawie 60 szczęśliwych lat. Rozłączy ich dopiero śmierć Stanisława Lema w 2006 roku. Żona moja, wiesz co? Socjalizm to wielka rzecz, a komunizm jeszcze większa. Ale wczoraj wróciłem wszak z Ameryki. Pomyśl, partii i rząd wysłali. Miałbym podglądny imperialistów. To kosmopolityczne metody robienia sody kiszonej. I to mi się udało. Miałem wprawdzie przykrość. Bo gdy pod prądami jednego starego imperialisty przed dziurkę od klucza i jego sekretarz wsadził mi w oku drut do robienia pończoch, a liczymże jest jedno oko wobec komunizmu. A co ty tak milczysz, praksy wcichną moja towarzyszka i poniekąd żona, jak to milczysz? Jak tak milczysz, to ci powiem, że istotnie jakby wąż ugryzł mnie w serce. Wiesz? No jednak musi mieć fajnie, mieć własne auto i lodówkę, a nawet willę. Nie spodziewałem się tego po was, towarzyszu mężu. Pan na tośmy robili w 19 roku rewolucję, żeby rozjeżdżać w jakiś hałd, żeby mieć zapojdane wydówki. Co ci się jeszcze zachciewać? Możesz to też ci do zębów, a palcem nie łaskał. Pamiętaj, że się... Mężu, rzuć to korzenie, to plugowe korzenie przed zachodem. Na to ci lodówka, co będzie w niej czymu? Gaciu, przestań, bo pójdę do wyczar, tego nie radzę. On ci wybije lodówkę z chłopu.
Oj, bracie, ja sam byłem w Paryżu. Oj, ten Moulin Rouge, oj, te kobitki sprzedajne, oj, ta golizna, oj, kochany, gniejący kapitalizm, kapitulcie, kapcie, pipcie, tańcie, mój złoty imperioluncie, kochany. A my co? A może my się mylimy, Warfał, Motwie i Iwanowiczu, ha? A może tobie, któremu władza radziecka ładuje brzuch kawiorem, nie godzi się oblizywać pyszczyska na myśl o upadku ciała, albo szaninek całej schematu o młodym Józefie, co? Przypomnij sobie. Dla grona najbliższych przyjaciół Lem wykonywał farsę Korzenie, parodiującą komunistyczną propagandę. Gdyby w tym towarzystwie znalazł się choć jeden donosiciel, wszystkim groziłaby śmierć. Donosiciela nie było, był za to Roman Husarski, z którym Lem napisał dla pieniędzy propagandową sztukę Zdarzenie na jachcie Paradise, wystawioną w teatrze w 1950. Pańskie nazwisko, generale, wyryte jest złotymi zgłoskami w historii Stanów. Pan jeden z pierwszych był na terytorium Hiroshimy, prawda? Tak. Zwiedziłem ją 2 dni po kapitulacji. I był pan w miejscu, gdzie wybuchła bomba. Co za fantastyczne widoki musiał pan oglądać. Wszystko rozatomowane. Zazdroszczę panu. Później były w obiegu tak zwane pamiątki z Hiroshimy. Za ładniejsze okazy płacono grube sumy, ale podobno wiele było imitacji. Ale ten drobiazg z pewnością jest autentyczny. A cóż to jest? Kość? Nie. Grzechotka. Zwykła grzechotka. Ostrożnie. No, cóż tym jest osobliwego? A zwróćcie panowie uwagę na te 4 ciemne plamki. O, tutaj zobaczcie. Tak, to wygląda jak odciski palców. Bo też to jest ślad rączki dziecka. W chwili wybuchu została zwęglona. A dziecko? Dziecko też. No to wszystko, co po nim zostało. Było bardzo wielu ludzi, którzy widzieli w komunizmie pewną szansę, ale nie akceptowali go w całości. I tak było z Lemem. Jeżeli z czymś się mógł zgodzić, to może tylko z tym, że po prostu taka jest, że tak powiem, mówiąc po marksistowsku, konieczność historyczna, że taki jest bieg dziejów i się go nie odwróci, więc trzeba się jakoś do niego dostosować. Odpowiadam za to, co napisałem, ale należy do tej grupy, powiedzmy sobie, szczęśliwców, którzy się nie muszą specjalnie wstydzić ani chować ze względu na to, co oni napisali z czasów, kiedy towarzysz Stalin błogosławił literaturę i mówił pisarzom, piszcie prawdę. Więc te miłe słowa w specyficzny sposób przyświecały mojej działalności, bo ja miałem pewne problemy z tym, co należy rozumieć jako prawdę. Środowisko tygodnika ukształtowało jego poglądy polityczne. Redakcja tygodnika nie szła na otwartą konfrontację z władzą, ale korzystała z każdej okazji do pokojowej demokratyzacji systemu. Lem poznał tu Jana Józefa Szczepańskiego, jednego ze swoich najbliższych przyjaciół. Szczepański zaprosił go do współpracy z tajną organizacją Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. W jego ramach Lem publikował analizy polityczne pod pseudonimami Chochoł i Znawca w prasie emigracyjnej. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Moment, w którym Lem się nam ukazuje po przełomie październikowym, to jest ten Lem dojrzały. Ten Lem, który już chyba to wszystko, co miał do przechorowania, do zrzucenia, zrzucił. I wyskakuje trochę jak Minerva z głowy Zeusa. On już jest cały gotowy i to jest czas, kiedy powstają jego najwspanialsze książki, które uczynił go Lemem i które dały mu rezonans i znaczenie światowe, bo przecież nie tylko polskie, chociaż najpierw był tylko na rynku polskim, a potem przez Niemcy, przez NRD rozpoczęła się ta jego kariera już europejska, a potem światowa. Pod koniec lat 50. zaczyna się złoty okres twórczości Stanisława Lema. Wtedy pisze swoje najsłynniejsze książki.
Dzienniki gwiazdowe, sfilmowane w 2007 przez niemiecką telewizję CDF. Opowiadanie Czy pan istnieje, Mr. Jones? Sfilmowane w 1968 przez Andrzeja Wajdę. Deser. Kongres futurologiczny, sfilmowany w 2013 przez Ariego Folmana. Cyberiadę, która w 2011 zainspirowała Google Doodle. I przede wszystkim najsłynniejszą powieść Solaris, sfilmowaną kilkakrotnie, między innymi przez Andrzeja Tarkowskiego i Stevena Soderbergha. Lem has entered the bloodstream of American culture. And he has. There's all kinds of things you could see, and you say, that's from Lem. So he's definitely been successful in, maybe not in a dramatic way, but you know about SimCity. Okay, that's an example of something that went back to an idea from Lem. Well, he predicted a lot of the micro miniaturization that we're seeing. He predicted the virtual reality. He used different terms, but there's so many things that he talked about in Summa Technologiae, in so long ago, and he was a prophet. Jeśli chodzi o Solaris, książkę nie napisałem, ona mnie się sama napisała. Znaczy oczywiście, że ja nie mówię, że to jakieś medialne siły przeze mnie płynęły. Tylko to było tak, że jak pisałem to na jedną stronę, to nie widziałem, co będzie na następnej. Potem zabrakło mi jakoś, ja wiem, no czego zabrakło mi, no po prostu nie potrafiłem zakończyć. I cały rok książka leżała, aż naszło na mnie, żebym to zakończył, ostatni rozdział. No i tutaj właśnie było miejsce okolone dawniej kamieniami, gdzie płonęło ognisko, znaczy rozpalało się ognisko i wuj tutaj swoje rękopisy, czy właściwie maszynopisy palił, te, z których był niezadowolony. A tutaj wcześniej była po prostu łąka, żadnej roślinności wybujałej nie było. A to drzewo, to jest właśnie drzewo posadzone przez mojego wuja. Jak siadał za kierownicą, to pojawiał się demon szybkości i było tylko słychać taki głos z kolei spokojny, ale widać z pewną dozą zdenerwowania, gdzieś tam w tyle było to odczuć mojej ciotki, która mówiła: Staszek, jedź wolniej. Lem odbywa wyprawy do Krakowa, bo Kliny to właściwie prawie, że poza Krakowem, do dzisiaj jest bardzo daleko. Odbywa wyprawy do Krakowa, do świeżo zbudowanego właśnie nowoczesnego hotelu Krakowia, gdzie jest wspaniała cukiernia. Wypieki z tej cukierni są po prostu jego ulubionym deserem, a sama Krakowia też wydaje mu się być na tle dotychczasowej polskiej szarzyzny miejscem no, godnym uznania i godnym uwagi. Dekada lat 60. kończy się zanim skończyły się lata 60. Kończy się w marcu 68 roku, który jest taką czarną datą w historii Polski. Czarną datą nie tylko z uwagi na prześladowania Żydów, nie tylko z uwagi na prześladowania inteligencji, ale na taką ogólną atmosferę, jaka wtedy w Polsce zapanowuje. Nie ulega jednak wątpliwości, że i obecnie znajduje się w naszym kraju określona ilość ludzi, obywateli naszego państwa, która nie czuje się ani Polakami, ani Żydami.
Nie można mieć do nich o to pretensji. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić poczucia narodowości, jeśli go nie posiada. Akurat w tym czasie i dokładnie właśnie w marcu 1968 roku przychodzi na świat jedyne dziecko Stanisława Lema, Tomasz Lem. Dziecko późne, co ma pewien związek z faktem, że Lem, nauczony wojennymi doświadczeniami, długo właściwie nie chciał mieć potomstwa, uważał, że ten świat nie zasługuje na to, żeby powoływać na nim nowe istnienia, bo nie wiadomo, co tym istnieniom zgotuje. A takim podsumowaniem lat 60., nadziei popaździernikowych, złudzeń i wreszcie gorzkiego rozczarowania 68 roku jest opowiadanie opublikowane dopiero w roku 76. Bardzo to jest skomplikowane, bo to jest taka barokowa konstrukcja szkatułkowa. Opowiadanie nazywa się Edukacja Cyfrania i składa się z dwóch opowieści wewnątrz. Pierwsza z nich to jest opowieść pierwszego odmrożeńca, historia takiej orkiestry. Co? Perkusista? Odsiadaj tam, wybył na mano perkusista, czy się zdasz, obaczym. Siadajże waść. Uwaga! Na miejsca. Zaczynamy. Pod naszą batutą, na moją komendę, ku harmonii sfer, za mną grać! Sali go nie postrzegacie. Nie może to być. Widzi mi się wykapane goryllium. Waszmość, wszystkich ono po kolei pożre nas. Istotnie nie z gorzej, waszmość, grałeś, lecz gdy dochodzę do treli meli diri budida, musisz nie łudu barambam, lecz łup dup dara. Na Boga żywego, milcz waść. Jeszcze nie ta muzyka, co ma być. Jeszcze nie ma wiary, prawdy, nadziei, miłości!
a też harmonijnej melodii dziejów. Prędzej, lepiej, wyżej, bo król nie zadowolon. Bando powątpiewająca! Jak śmiecie powątpiewać w ha! Syfy? Ławki! A jakżeż tak można zacnych muzykantów na surowo żreć? To ja tu teraz mówię weto królu zbawnocy! I weto, panowie bracia! I póki ciebie tędy, tu gie będzie, a nie harmonia sfer! One of the things he showed me when I visited him, he showed me a story that he read. He said, this is what they censor these days. And it was a funny piece, and it was a satire on the Soviet Union. Edukacja Cyfrania długo nie mogła się ukazać ze względu na problem z cenzurą. Wyszła w końcu w 1976 w tomie Maska, którego tytułowe opowiadanie sfilmowali w 2010 bracia Quay. To również tekst polityczny. Opowiada o robocie w ciele kobiety, który na polecenie królewskiej policji ma uwieść i zabić dysydenta. Historia PRL-u toczyła się w rytm kryzysów społecznych i zmian politycznych przez te kryzysy wywoływanych. Kolejny taki kryzys przyszedł w grudniu 70, otwierając dekadę Edwarda Gierka, nowego pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej. Dla Lema to jest okres z jednej strony ogromnych sukcesów, przede wszystkim wielu przekładów zagranicznych, te jego książki się ukazują nie tylko w całej Europie, ale i w Ameryce, są tłumaczone tam już wtedy na kilkadziesiąt chyba języków, a poza tym wdaje się w rozmaite przedsięwzięcia, jakby to powiedzieć, upowszechniania kultury. Mianowicie w wydawnictwie literackim u swojego głównego wydawcy uruchamia serię Stanisław Lem poleca. Początek uważam za udany. To była ta książka Ubik Dicka, jednego z najdziwaczniejszych, najdziwniejszych, najosobliwszych pisarzy amerykańskich, prawda, amerykańskiej fantastyki. I tu całkiem jestem z siebie zadowolony, jako, znaczy, że żem tego wyboru dokonał. Wydawnictwo literackie, które publikowało tę serię, nie mogło zapłacić Dickowi w dolarach. Zwykle rozwiązywano to tak, że zagraniczny pisarz przyjeżdżał do Polski, odbierał honorarium w złotówkach i wydawał na miejscu. Jak wynika z korespondencji między Lemem a Dickiem, wszystko już było uzgodnione, ale Dick w ostatniej chwili się wycofał. W tym okresie nasiliła się jego choroba psychiczna. Uznał, że komunistyczne władze chcą go zwabić w pułapkę i napisał słynny donos do FBI, że Lem nie istnieje. To nazwa tajnej organizacji prześladującej amerykańskich pisarzy science fiction. Zbliża się okres, kiedy powstanie KOR, to jest 76 rok, i środowisko literackie, a w ogóle środowisko intelektualistów polskich zacznie się wyraźnie dzielić i tego wyboru właściwie nie da się już czasem odwlekać. Lem był w sytuacji szczególnej, bo on bardzo ukochał sobie tę pozycję kogoś, kto jednocześnie ma patent, sposób na krytykowanie i osądzanie rzeczywistości komunistycznej, a z drugiej strony funkcjonował jednak w tym systemie, który dawał mu bardzo wysokie nakłady, bardzo mocną pozycję. W 1975 roku władza postanawia zmienić konstytucję PRL-u i wpisać do niej jako nienaruszalną podstawę, z jednej strony kierowniczą rolę partii komunistycznej, z drugiej sojusz ze Związkiem Radzieckim. Przeciw tej decyzji protestują rozmaite środowiska i między innymi pisarze i ludzie kultury. Wysłannik z Warszawy przyjeżdża do Krakowa zebrać podpisy pisarzy krakowskich pod listem, który przeszedł później do historii jako list 59. W prywatnym mieszkaniu spotykają się przyszła noblistka Wisława Szymborska, jej partner Kornel Filipowicz, przyjaciel Lema Jan Józef Szczepański, poeta Adam Zagajewski i Lem właśnie.
Jak wspominał Zagajewski, Lem najbardziej podczas tego spotkania gardłuje przeciwko ustrojowi, ale później wszyscy pozostali podpisują ten list, Lem nie. I to była taka ostatnia chyba z jego strony próba uniknięcia właśnie zaangażowania po jakiejkolwiek stronie. Zresztą należy dodać, że z dzienników innego pisarza, Artura Międzyrzeckiego, można się dowiedzieć, że Lem w końcu ten list podpisał, tylko już po opublikowaniu pierwszej listy sygnatariuszy na suplemencie. No i ten suplement nigdy do wiadomości publicznej w takim stopniu się już nie przedostał. Sądziłem, wyznaję do sierpnia, że już nie będzie mnie stać na żadne odrostki nadziei i że taki pomalutku narastającej ogólnej beznadziejności no życia dokonam. Z tym, że jednak po prostu już wolałem tutaj dokonać go niż gdzieś indziej. No teraz jednak sytuacja się tak bardzo zmieniła, że chociaż jest to wielkie ryzyko, ale osobiście odważam się, ważę się mieć nadzieję. Przyjmuję oczywiście z radością przyjście Solidarności, sierpień 80 roku, ale też i nauczony doświadczeniem historycznym nie jest tak do końca pewien, co będzie dalej. I z jego wizyt ówczesnych z Tygodniku Powszechnym wyraźnie widać było, że on właściwie cały czas się bardzo lęka tej przyszłości, że widzi ją czarno i słusznie, bo przychodzi stan wojenny w grudniu 81. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz. Stan wojenny budzi w Lemie najgorsze wspomnienia. Korzystając z pomocy swojego niemieckiego wydawcy, wyjeżdża na zachód. Mój wydawca niemiecki stworzył, jak gdyby to powiedzieć, dla mnie przyczółek w Niemczech i ja tam się przeniosłem. Potem pojechałem do Wiednia, siedzieliśmy razem z rodziną, siedziałem tam przez 6 lat. Kiedy w Die Welt pojawił się artykuł, że Lem wybrał wolność, to ja napisałem, że nie, no bo ja byłem na polskim paszporcie wciąż, ja nie chciałem tracić szansy powrotu, aczkolwiek wtedy rysowało się to niewesoło. No i wreszcie, kiedy zaczęła się w Związku Radzieckim pierestrojka, Lem w przeciwieństwie do wielu sowietologów uznał, że to jednak jest znak, że coś się zmienia i że można się spodziewać czegoś lepszego i że można wreszcie wyjechać z tej Austrii i wrócić do Polski, o czym zdaje się od dłuższego czasu marzył. No i tak też zrobił i w 88 roku Lemowie wrócili do swojego domu na Klinach, zresztą domu nowego, który zaczął Lem budować w 78, a który dokańczano pod jego nieobecność i w którym razem z żoną i synem zamieszkali. Lata 90., czas wolnej już Polski, to jest czas, kiedy Lem jako pisarz, beletrysta milknie właściwie całkowicie. Jest za to obecny bardzo wielostronnie w mediach, w pismach, jako publicysta i jako eseista. Mi się wydaje, że każdy człowiek, który zajmuje się literaturą i który się z nią zmaga, jakiś rodzaj, oby tylko pojedynczy, rozdarcia w sobie nosi. Z jednej strony ufam nauce, prawda, hołduję nauce, leżę plackiem przed nauką, a z drugiej strony, że kpię z nauki, że kwestionuję naukę, że widzę to wszystko, no mówię tak banalnie i prymitywnie, że widzę to wszystko, co dobre i to, co złe, co ludziom przynosi, przyniosła, albo też może kiedykolwiek przynieść. Nauka, dla której on miał ogromny podziw i która była, nie powiem, że jego religią, ale w każdym razie czymś, co dla niego stanowiło jakby o wartości człowieczeństwa. To no, nagle nauka, która się przekształca z takiej jakiejś dziedziny
no jednak bezinteresownej, niezależnej, prometejskiej, w coś, co jest całkowicie podporządkowane pieniądzowi, co jest całkowicie zmerkantylizowane. Ten, kto był adoratorem, admiratorem postępu, rozumu przez duże R, jednocześnie coraz bardziej podważa jego zasadność, jego sprawdzanie się w życiu codziennym, jego rolę w historii. Holy shit, man. That's the other building, that's terrorist. Other building? That's terrorist, bro. Jest rzeczą dziwaczną, że na całym nieboskłonie widzianym z Księżyca jedyną błękitną planetą jest Ziemia. Tam się widzi jedność Ziemi po prostu, prawdziwą, autentyczną. Jedność i jedyność zarazem. No ale to, że ona nie chce przemawiać do wściekle zwalczających się nawzajem narodów, frakcji, fakcji, no jedno są ludzi, no na to nie ma żadnej rady. To czarnowictwo ulema w momencie, kiedy rozmawiałem z nim ostatni raz, było już niezwykle posunięte. Muszę powiedzieć, że nawet to miało swój taki anegdotyczny wyraz, w której z tych naszych rozmów nagle obaj straciliśmy przytomność. To było dziwne. Pierwszy ja zasłabłem, nie wiem dlaczego. Nagle poczułem, że kończy mi się oddech, kończy mi się myślenie i ja zjeżdżam, prawie zemdlałem. A Lem w reakcji jakby na moje omdlenie, które się całkiem nie skończyło, tak żeby straciłem przytomność i nie wiedziałem, co się dzieje, Lem również zasłabł i również padł na ziemię i pani Barbara nas ułożyła w jednym pokoju, mnie na jednej kanapie, Stanisława Lema na drugiej kanapie i latała między nami jako lekarka, więc wiedząca, co zrobić i przywracała nas do życia. Ta bliskość między sobą, śmiania się, radosności i obgadywania cywilizacji, że wpada w zupełną aberrację, a z drugiej strony tego kończenia się sił fizycznych i utraty przytomności jest dla mnie jakimś symbolicznym obrazem tego, co było na końcu. Tak się akurat złożyło, że ostatni felieton mi podyktował w dniu, w którym w nocy nastąpił kolejny atak jego choroby krążeniowej. No i z niego już nie wyszedł, więc ten ostatni felieton, który mi dyktował, stał się nagle jego ostatnim słowem, co do dzisiaj troszkę przejmuje mnie dreszczem. Działa, działa. Chciałem zająć się nieszczęściem, które szykują nam bracia Kaczyńscy. Opcje prawicowe, które się ostatnio w Polsce pojawiły, okropnie mi się nie podobają. Aż tu nagle, jak pałką w głowę, dostałem 52 wypowiedzi rosyjskich internautów, których jeden z tamtejszych portali internetowych zaprosił do zadawania mi pytań. Czy ludzkość powinna próbować poznać prawdę o istnieniu życia po śmierci? Czy pan wierzy w to życie, czy sądzi pan, że jest wieczne? Cóż, na takie pytania nie odpowiadam. To już wiem. Czym dla pana jest Polska? Cóż, Polska to miejsce, w którym dzieje się mój los. I choć czasem myślę, że chętnie bym stąd wyjechał, znaleźć dziś w świecie miejsce bezpieczniejsze wcale niełatwo. Czy u schyłku życia czuje się pan nadal Polakiem? A kim się mogę czuć, ta miłość boską? Ja nie wierzę w żadne rekompensaty na jakimś innym świecie, bo ja nie wierzę w żadny inny świat. W zasięg. Nie wierzę po prostu. Jestem głęboko przekonany, że nic że po śmierci oprócz... No jak wiadomo... Prochem jesteś, proch się obrócisz, prawda? Musi być wieczny odpoczynek. Wieczny odpoczynek to właśnie oznacza wieczny odpoczynek. To znaczy nieistnienie.
Zrobiłem, co mogłem. Kto potrafi, niech zrobi lepiej.